Dziś porozmawiamy z burmistrzem i dowiemy się, co mieszkańcy mogą spodziewać się w tym roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nysa pięknie z dnia na dzień. Jakie prace remontowe są planowane w okolicach rynku? W tym roku ruszamy z dwoma dużymi projektami. To jest remont płyty rynku, dokończenie remontu płyty rynku i remont dworca PKP, czyli tego budynku, który jest w ulicy Racławickiej. W miejsce tego brzydkiego budynku będzie obiekt przebudowany, wyremontowany, bardzo ładny, estetyczny, bezpieczny i stanie się takim centrum dosiadkowym, gdzie też myślę, że za niedługi czas staną rowery miejskie, czy taka pewna nowość w Nysie, ale myślę, że bardzo pożądana, zwłaszcza przez ludzi młodych, którzy bardzo lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, więc to będzie taka fajna atrakcja. Natomiast na rynku od wczoraj jest przetarg ogłoszony. Do 25 marca czekamy na zgłoszenia firm. Cieszylibyśmy się, gdyby były firmy lokalne, które zatrudniają naszych mieszkańców. Wtedy to jest taka podwójna korzyść. Natomiast remont rynku będzie podobny, jeżeli chodzi o technologię, jak ta część pierwsza, czyli kostka granitowa, bardzo równa, bardzo estetyczna, bardzo ładna, ale też kilka takich atrakcji, które się, myślę, mieszkańcom spodobają, czyli przywrócimy nie w takiej formie jak przed wojną, ale będzie fontanna i też będą na przykład ławki, które w formie huśtawek będą też jakąś atrakcją w centrum miasta. To wspaniale, że Nysa się rozwija. Właśnie też miałem pytać, czy ten dworzec ruszy w tym roku, czyli na pewno w tym roku prace zostaną. W przyszłym tygodniu podpisujemy porozumienie z panem starostą, to jest nasz wspólny projekt, wspólna dokumentacja projektowa. Myślę, że w marcu będzie ogłoszony przetarg. Prace potrwają około 2 lat, także na pewno również w tym roku bardzo mocno ruszą prace, bo jest to ogromny projekt, bardzo, bardzo rozbudowany i czasochłonny, ale w tym roku już będą prace rozpoczęte. A czy coś dla najmłodszych? Będzie jakiś może nowy plac zabaw, czy nic nie jest na razie planowane? Place zabaw, te, które mamy przy przedszkolach i ogólnodostępne, będą oczywiście takiej formule, jak są teraz, natomiast taką pewnie ciekawostką oczekiwaną przez zwłaszcza młodych mieszkańców będzie budowa pump tracka, czyli takiej atrakcji, gdzie będzie można na rowerach spędzić również czas. To będzie budowa na osiedlu pod Zamrze, blisko boiska przy ulicy Brodzińskiego. Tam mamy miejsce i dokumentację gotową. Myślę, że po kolejnej sesji kwietniowej, gdzie radni, mam nadzieję, zgodzą się na ten pomysł, będziemy ruszać z budową tak, aby do czerwca być gotowym, żeby już te wakacje młodzi ludzie mogli skorzystać z tego miejsca. No to wspaniale, w końcu się doczekałem tego pomysłu, tak naprawdę. Sporo czekania, myślę, że warto było być to bardzo, bardzo ładny pamtrak nowoczesny i też myślę, że będzie dużą atrakcją dla młodych ludzi. To wspaniale, a co do kąpieliska miejskiego tutaj w Nysie? Słyszałam, że coś ma się zmienić jeszcze? Kąpielisko miejskie, no co roku staramy się dołożyć atrakcje, które sprawią, że to miejsce będzie jeszcze bardziej przyciągało mieszkańców i turystów. W tym roku chcielibyśmy dobudować 1-2 korty tenisowe i stworzyć tak zwany wodny plac zabaw, czyli takie miejsce, gdzie dzieciaki będą mogły się popluskać, niekoniecznie te, które chcą zjeżdżały na zjeżdżanie, natomiast te, które musiały się bawić w wodzie, będą miały taką możliwość w ramach tego nowego wodnego placu zabaw. Okej, okay. Miejmy nadzieję, że już w tym roku spotkamy się wszyscy też na basenie. Nie będzie żadnego problemu, ale jeszcze mam takie pytanie. Mieszkańcy nas na pewno są ciekawi, czy w tym roku odbędą się Dni Nysy. Czy coś może wiadomo, czy to jest takie pod znakiem zapytania? Pewnie się nie odbędą, niestety, bo no widzimy, trzecia fala pandemii zbliża się, jesteśmy już u progu tego dramatu, jeżeli chodzi o zachorowanie i zachorowań. Dlatego też jestem przekonany, że w tym roku dużych imprez nie będzie, czyli nie będzie Dni Nysy, nie będzie festiwalu wody i ogni, też pewnie nie będzie dożyny w takiej formule, jakiej przywykliśmy na poszczególnych sołectwach. No niestety, no, czas mamy okrutny i musimy dbać o siebie nawzajem i tego typu organizacje imprez, gdzie są duże skupiska ludzi, no niestety w tym roku raczej nie są możliwe. Cieszmy się z tego, że jak zapytają eksperci, na jesień będzie już możliwy powrót do normalności i w przyszłym roku pewnie nadrobimy to zobowiązanie. W porządku. A może jeszcze coś jest, co mieszkańców Nysy czeka w tym roku? O czym jeszcze tutaj nie powiedzieliśmy? Na pewno prace w parku miejskim. One budzą dużo emocji, bo jednak wycinka drzew zawsze budzi emocje i tak też jest w naszym przypadku. Chcemy, aby park był miejscem bardzo dogodnym dla tych, którzy poruszają się pieszo, z wózkami, z dziećmi, na deskorolkach, na rowerach. To będzie już wkrótce bardzo ładne miejsce wypoczynku. Z uporządkowaną ziemią, bo
To też nie jest tak, że te drzewa, które musimy mieć na nogu, tak jest, widzimy się nasze. Natomiast to wynika też z takich bardzo mocnych ocen ekspertów, dendrologów, którzy wiedzą, które gatunki powinny zostać, które gatunki nie powinny zostać, więc my też się tych wytycznych musimy trzymać. Niestety, ale dużo mieszkańców myśli, a wycinamy te drzewa, nie znają powodu. Ale nie wiem, proszę, na pewno nie, bo mamy kilka parków, które mają taki swoją taką tematykę, która dominuje w przestrzeni, czyli na przykład park wodny przy ulicy Powstańców Śląskich, to jest park Dziewiczy, gdzie faktycznie nie ingerujemy w ogóle w tą przestrzeń zieloną, natomiast park miejski, ta pierwsza część, to jest park, który jest parkiem użytkowym i tam dobór gatunków drzew musi być bardzo ścisły i przestrzegany, więc to, co wyrosło w tym parku od wojny, często niestety nie może funkcjonować dalej, bo są to gatunki inwazyjne, które też szkodzą tym zdrowym drzewom, które powinny tam rosnąć i te gatunki trzeba pamiętać, gdzie wspierać. Natomiast te, które nie powinny być, niestety musimy być, ale na pewno będziemy nasadzać kolejne drzewa, także ten bilans ilości drzew również się taki, jaki jest i żeby było ich coraz więcej, bo wszyscy chcemy, żeby było dużo zieleni, także na rynku w naszym pojawi się sporo drzew. Tak? Już w tym roku? Tak, w ramach tego remontu płyty rynku będzie sporo nasadzeń, sporo zieleni i sporo drzew. Tych drzew wcześniej nie było, przed wojną nie było, i po wojnie nie było, więc teraz chcemy to nadrobić i wszyscy dbają o naszą przestrzeń, o klimat i też chcielibyśmy, aby na rynku było sporo zieleni. To wspaniale, bardzo dziękuję za rozmowę. Czekamy na efekty, jak to wszystko wyjdzie tak naprawdę. No i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dużo zdrówka wszystkim i Państwu, wzajemnie. Tym, którzy nas będą oglądać.